Nie uwierzycie, ale ziemia sama zaczęła się kręcić w drugą stronę przy muzyce Bacha. Teraz stoi. O, i znowu się kręci w inną stronę przy tej muzyce. Zatrzymała się, jak nie nagrywałem, zatrzymała się na Oceanie Pacyficznym i zaczęła kręcić się w drugą stronę. Dobrze, ale może teraz przejdę. O, znowu się zatrzymała. O, i w drugą stronę się kręci. Teraz przejdę do mojego ptaszka. Już go pokazuję. Tylko muszę... O, tutaj z adresu się łapię, już go pokazuję. O! I... Tu jest dwa ptaszki nawet. Ten ptaszek kupiłem, tego ptaszka, przepraszam, kupiłem w klasztorze ojców benedyktynów. Niestety już się zepsuł. Może o nim nakręcę inny filmik, następny, kolejny. Dobrze, jak Baka zacznie grać, a ten kupiłem z pewnej strony. Też już się zepsuł, bo tutaj jeszcze był taki patyczek. Grałem na tym ptaszku w Gdyni, w muszli koncertowej pod teatrem muzycznym. Niestety zostałem stamtąd przegoniony miotłą, no ale trudno. Dobrze, niech Baka w rytm wejdzie. No i proszę. Nagle rytm ucichł. Dobrze, przejdę się teraz do pokoju. Przejdę się do pokoju. Włączę jeszcze raz, bo mówię, nie robię żadnych cięć. Nie robię żadnych cięć. Ani innych, ale... Tych Państwa przełączę. Bo oni żerują na czymś nieszczęściu. O, proszę. Tutaj są osoby, które potrzebują pomocy, a tej pomocy nie dostają. Dobrze, to może ptaszka zaprezentuję, a może jeszcze basik zwiększę. No dobra. No i tak, bierzemy akordy, muszę... Aż mi w uszach piszczy, ale to jest tylko część możliwości, jakie można z mojego ptaszka wyciągnąć. Może jeszcze na spokojnie troszeczkę, zanim w rytm wejdę z łaku. No nie mogę tej kamery ustawić na siebie, dlatego wezmę no tylko końcówkę.